Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest Piotr Cukowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Mówimy, Piotr Cukowski będzie, jest gościem dlatego, że będziesz gościem w teatrze 17 października, jeżeli dobrze pamiętam, tak? W Cieszynie. Tak, 17 października planuję zagrać koncert w Cieszynie, a w zasadzie z takich obiektywnych powodów zagram dwa koncerty, przez to, że sala może pomieścić 50% ludzi, a chcemy, żeby ten koncert się odbył, więc zagramy tego dnia dwa razy o 16 i o 19, z tego co dobrze kojarzę. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że wszystko się uda i będą dwa. Też mam taką nadzieję. Przedwczoraj mieliśmy grać w Ostrowie, ale niestety na dzień przed okazało się, że zmienili strefę. W ogóle o czym my mówimy? Tak, no, czasy tak dziwne. Ale słuchaj, jest taka sytuacja, że dzisiaj masz urodziny, więc wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i żeby jak najwięcej koncertów się udawało. Dziękuję ci bardzo. Wiesz, no, miejmy nadzieję. No, tak jak z kolegami muzykami rozmawiamy, to wiesz, tak mówimy, że czasy Bizancjum się skończyły. Także tak, ponoć dobrze już było. Tak. Ale może jednak... Cieszę się bardzo, że jednak gdzieś pojedynczo udaje się zagrać koncert. Ostatnio graliśmy we Wrocławiu i to dało się odczuć, że zarówno my jesteśmy bardzo stęsknieni za graniem, jak i publiczność za koncertami. Przyznam, że to był jeden z najlepszych koncertów w moim życiu, no taki najbardziej emocjonalny, myślę. Po pandemii, tak mówisz o Wrocławiu teraz właśnie, tak niedawno? Tak. To oby ten Cieszyn był też pamiętny z tych dobrych. Miejmy nadzieję, w Cieszynie graliśmy kilka razy. No właśnie. Miło wspominam, jak to klasyk powiada, nic nie pamiętam, ale nigdy tego nie zapomnę. Ja wiem, bo sercem jesteś tak naprawdę... Tam koncert pamiętam. Aha, czyli Cieszyn pamiętasz, mimo że twoje serce leży w Lublinie i cały czas tam blisko. Ja bardzo lubię te okolice, więc jak najbardziej pamiętam, tak. Super. Powiedz mi, to jest dzisiaj 41, tak? Odczep się. Wiesz co, chciałem przejść od wieku w stronę płyty, bo to rocznica, nie, masz rok, rocznica debiutanckiej płyty, może tak, o, tak będzie lepiej. Tak. Nie, no ja żartuję oczywiście, no tak, 41 lat, czyli jestem po 40, faktycznie okrągła... I rok po debiucie. Rok po debiucie solowym i tak naprawdę, no dobrze, nie mogę się rozpędzić z tymi koncertami, ale to już jest jak... Nie będę się powtarzał, natomiast płyta dla mnie bardzo wyjątkowa, emocjonalna, bo wiadomo, jestem na tej scenie ileś czasu, tam powiedzmy 20 lat, ale płyta solowa zawsze niesie za sobą inne emocje i to jest tak, że gdzieś sam własną piersią jej bronię. Mam wspaniały zespół z tego miejsca, serdecznie ich pozdrawiam i płyta ma już rok, nie chcę się wierzyć, wiesz, do wiary, to ten rok minął w tempie jakimś szaleńczym. Tak, ja widziałem taki kalendarz, gdzie jest styczeń, luty jeszcze w miarę wyglądający, później jest marzec, pandemia i później nagle przychodzi grudzień 2020 albo październik, 5 października, tak jak dzisiaj mamy. Słuchaj, tak, a powiedz, no trochę tak to jest, a powiedz mi, ty się tak kłóciłeś z bratem, że postanowiłeś zacząć solową karierę i odciąć się od braci, czy... Myśmy grali nieprzerwanie blisko 20 lat, bo w zasadzie zespół bracia zawiązał się pod koniec lat 90. i nieprzerwanie i ten skład się klarował. Były różne wzloty, upadki, ale faktycznie w roku 2012 nagraliśmy płytę... Zmienić zdarzeń bieg. Nie, tak, właśnie. Ten tytuł okazał się proroczy, że tak powiem, i chwała Bogu, bo faktycznie album odniósł sukces. Graliśmy około 100 koncertów rocznie przez wiele, wiele lat. Po drodze był epizod z tatą, płyta Cugowscy, później koncert DVD i później usiedliśmy do swojej płyty.
I jakoś tak niezbyt te prace szły tak jak chcieliśmy i siedliśmy do poważnej męskiej rozmowy i postanowiliśmy, że to będzie dobry moment, jak każdy spróbuje zrobić coś na własną rękę, wyrzuci z siebie te wszystkie solowe rzeczy, które w nim siedzą i może kiedyś wrócimy po prostu do pracy nad wspólnym albumem. Nie jest to wykluczone absolutnie. A powiedz mi, dużo cię ludzi pyta, czy nazwisko Cugowski ci pomaga, czy przeszkadza? Bardzo dużo. Bardzo dużo. A ja pomaga, czy przeszkadza teraz na przykład? Jesteś solowo już? To jest tak, że wiesz, ja jestem bardzo dumny z tego, co osiągnął mój ojciec, ale z bratem zawsze pracowaliśmy na swoim miejscami. Dlatego tak to też długo trwało. I przyszedł taki moment, myślę, naturalny, gdzie już nie było żadnych wątpliwości, że taką płytę możemy nagrać wspólnie. Tak się też stało. Wiesz, no, pracuję na swoje imię i nazwisko od tylu lat, że kompletnie się nad tym nie zastanawiam. No. A spotkałeś się kiedyś z taką opinią, że masz lepszy głos od ojca, czy nie? Wiesz, ludzie, ile ludzi, tyle jest gustów muzycznych i każdy, wiesz, każdy lubi co innego. Wiesz, to jest tak, że my z tatą nie uprawiamy jakichś kompletnie dwóch oddalonych od siebie gatunków muzycznych, więc te porównania naturalnie gdzieś tam są, ale my śpiewamy w kompletnie inny sposób i czego właśnie dowodem jest płyta Cugowska. Tak. A masz tak, że chętnie zamieniłbyś się teraz na przykład znalazłbyś się na planie filmowym, tak jak było, albo na przykład w musicalu? Chciałbyś tak zmienić muzycznie swoją tutaj ścieżkę? Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie były jakieś epizody faktycznie z musicalami, ale nie jest to chyba do końca moje miejsce. I plan filmowy też nie? Wiesz co, no nie, raczej nie, no nie, nie, nigdy nie mówię nigdy, oczywiście, jeśli taka propozycja pojawi się i będzie sensowna. Był jakiś epizod tam krótki, scena ze świętej pamięci Romanem Kłosowskim w filmie bodajże atrakcyjny Pozna Panią. Tak, ale to nie mówmy tutaj o aktorstwie, broń Boże. Okej. To wrócę na chwilę do ojca, bo sam o nim powiedziałeś. Co tata śpiewał, jak byłeś dzieckiem w domu? Cień Wielkiej Góry, czy co innego? Co, to były czasy, kiedy jak ja się rodziłem, to tata akurat, z tego co dobrze kojarzę, miał przerwę od współpracy z Nurką Suflera i później dopiero wrócili z płytą Czas Czekania, Czas Olśnienia. Ja bardzo dobrze pamiętam, jak, wiesz, odsłuchiwało się, jak tata z kolegami odsłuchiwali, wiesz, pierwszych miksów tych płyt, Czas Czekania, Czas Olśnienia, Giganci Tańczą, Ratujmy Co Się Da, także ja to wszystko dobrze pamiętam. Natomiast, wiesz, ojciec był zawsze zorientowany gdzieś na muzykę zachodnią. Wtedy to były tak siermiężne czasy, że szalenie trudno było zdobyć tą muzykę, płyty winylowe. Były wręcz nieosiągalne tych topowych wykonawców, ale jakimiś kanałami się to zawsze udawało i już. Także ta dobra, tak zwana muzyka zawsze była obecna w domu. A ty co śpiewasz synowi? Co puszczasz? Wiesz co? Bo syn ma ile? 10, tak? Ostatnio puszczam, wiesz, to mój syn co prawda chce zostać piłkarzem, jak większość chłopaków w jego wieku. Natomiast no nie będę ukrywał, że ma dobry słuch i ma to gdzieś naturalnie. Lubi słuchać muzyki. I ostatnio puszczam mu płytę bardzo mało znanego zespołu, który wydał dosłownie dwa albumy w latach 90. Zespół nazywał się Cry of Love. I oni stylizowali się na lata 70, ale robili to w sposób absolutnie autentyczny. Więc póki co na tapecie jest ich album Nomen Omen Brother.
O, ale nie mylić z braćmi Cugowskimi. Nie, 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 nie. Masz więcej czasu dla syna niż tak, twój tata dla ciebie? No, czy w ogóle mam więcej czasu? Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Wiesz, czasy lat 70., 80. To były bardzo, bardzo trudne czasy. Wiesz, każdy szukał, każdy muzyk, każdy zespół szukał jakichś tam kanałów takich, którymi mógłby dotrzeć do publiczności w Polsce w latach 80. W okresie tych przemian naprawdę trudno było grać koncerty, trudno było w ogóle z tego wyżyć, więc naturalne było, że Budka, jak i wiele zespołów wyjeżdżało za wielką wodę, bo to naturalna sprawa była, więc te okresy absencji mojego ojca w domu były dość, no, dość długie, spore, bo to było pół roku w kraju, pół roku za granicą i tak było wiele, wiele lat. Myśmy to zawsze rozumieli i nigdy z tego powodu jakby nie mieliśmy ani pretensji. To była sprawa oczywista, tak po prostu trzeba było. Natomiast dzisiaj ten zawód o tyle się zmienił, że nawet widzisz, no ty jesteś w Cieszynie, ja jestem w Krakowie, niby blisko, a jednak wiesz, daleko. I możemy się zobaczyć, to są dobrodziejstwa tej obecnej technologii. Jedne z niewielu dobrodziejstw tak naprawdę. To, że wiesz, no, po każdym koncercie staram się wracać do domu. No, od kilku lat robię to regularnie, więc tak, widuję się często. Właśnie pytałem dlatego, że tak mi się wydaje, że ty jako rockman z tą 41 na karku i z dość bujnym życiem koncertowym, to gdzieś masz to miejsce dla rodziny, nie? I to jest, no, chyba... Wiesz, to jest tak, że czasy szaleństw takich, wiesz, to jest normalna sprawa, jak masz 20 lat, to korzystasz ze wszystkich, tak powiem, uroków życia rock'n'rollowego mniej lub bardziej i wiesz, to cię pociąga w tym, bo jest to jakiś tam nieodzowna sprawa, grając koncerty i bardzo pociągające dla młodych, ale wiesz, no, z perspektywy czasu trochę się to wszystko przewartościowuje, myślę, że to jest naturalna sprawa. Mm-hmm. A słuchałeś, powiedz mi, oprócz rocka na przykład Nirwany? Wiesz co, nie wiem. Słuchaj, wyjdę na kogoś, wiesz, kto nie lubi Nirwany, nie? No właśnie. To nie w tym rzecz, bo Nirwana, tak jak wiesz... Co ty masz do grunge'u? Bo to mnie ciekawi, bo właśnie czytałem, że jakoś tak nie za bardzo. Każda dekada, nie, to jest bardzo proste, wiesz, każda dekada miała swoich muzycznych rewolucjonistów i lata 80. i lata 70., 60. i tak dalej, można mnożyć przykłady. W latach 80. była to muzyka, koniec lat 70. i 80. to była era muzyki punkowej. Później era muzyki, wiesz, new wave of heavy metal. Lata 70., to wiadomo kto, wiesz, otwierał te lata, głównie Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Więc nagle, wiesz, nastały lata 90. i pojawił się nowy zespół Nirvana, który to wszystko wywrócił do góry nogami. Kurt Cobain, za którym młodzież po prostu poszła jak w ogień. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, bo mimo, że ja muzycznie nie przepadam za tym, było to ideologicznie bardzo silne i takie na czasie, więc to tylko o to chodzi. Już. No. Okej. Okay. Na pewno Nirwany nie będzie na koncercie Piotra Cugowskiego w Cieszynie. Powiedz mi, zagrasz oczywiście kawałki swoje? To nie w tym rzecz, że ja, wiesz, nie o to chodzi, że ja nie... Wiesz, nie jest to mój rejon muzyczny Nirwana. Oczywiście mieli genialne utwory, ale gdzieś, wiesz... Moje jest ci po drodze. Gdzieś indziej. Tak, jak najbardziej na koncercie. Na koncercie zagra przekrojowo w zasadzie całą płytę.
Na tym mi bardzo zależy, żeby grać tego materiału jak najwięcej. To jest a covery będą jakieś też? Sprawa. Cover będzie jeden, ale ja nie będę go śpiewał, tylko będzie go śpiewał klawiszowiec Borys Sawaszkiewicz. Ale to już na koncercie się okaże, co to jest, bo wiem, że coś nowego będzie specjalnie na to wydarzenie. Przekrojowo będą to oczywiście utwory, które ludzie gdzieś znają z repertuaru braci, utworów, które skomponowałem, więc nie widzę powodu, dla którego miałbym ich nie grać. Już. A Piotrze, ty jakoś specjalnie dbasz o głos? Czy specjalnie? Nie wiem. Wiesz co, gdzieś nauczyłem się żyć z tym, że pewnych rzeczy mi nie można, pewne można, ale na pewno można by dbać lepiej. Okej. Rozumiem, że papierosy niestety w dalszym ciągu są twoim elementem rozrywki. Każdy ma swoje grzeszki. No tak, dobrze. To o grzechach nie mówmy. Ostatnie pytanie mam takie, z którym z twórców ci się współpracowało tak dobrze, owocnie, skutecznie, bo tutaj i tekstowo, i z muzyką, taki przekrój ludzi. Mam to szczęście. Ci ludzie, którzy interesują się trochę tym, co robiłem, tym, co robię, to wszystko, wiesz, można wyczytać na płytach, wiesz. Natomiast zawsze miałem szczęście do ludzi, z którymi współpracowałem i to jest wielkie błogosławieństwo, naprawdę. I zarówno jeśli chodzi o sferę zespołową, sferę solową, jak i dziś przy okazji różnych pobocznych projektów. Jutro właśnie gramy koncert Życia Mała Garść z Towarzyszeniem Orkiestry Adasia Sztaby, którego ogromnie cenię. W tym roku nawet mieliśmy okazję popełnić dziś wspólnie z innymi muzykami. To było przedsięwzięcie do piosenki Co mi Panie dasz w sieci. Gdzieś w pewnym momencie było... Niesamowity było, utwór. Gratuluję wam wszystkim. I wiesz, ogromna praca i talent Adama. I taka wrodzona zdolność do integrowania wszystkich w jednym miejscu. To przy takiej aranżacji i tak oklepanego by także z utworu, prawda? Tak się wydawałoby. Także mam ogromne szczęście do współpracy. Dziś głównie kompozycyjnie współpracuję z Jarkiem Kirkiewiczem, z którym znamy się x lat i jesteśmy odpowiedzialni, czasem ja sam, a czasem z Jarkiem jesteśmy odpowiedzialni za te utwory. Tekstowo różnie, bo ja nie jestem urodzonym tekściarzem, a absolutnie tutaj pewnie moja pani od polskiego żegna się lewą nogą, jak to słyszy i przytakuje mnie absolutnie. Natomiast Wojtek Byrski to jest tekściarz, z którym pracuję dość często, nawet dzisiaj dzwonił. Rozmawialiśmy tam o jakichś planach. Przy okazji tej płyty kilka tekstów, w zasadzie jeden cały tekst napisał Tomek Organek, z którym współpracowałem pierwszy raz i jestem z tej współpracy ogromnie zadowolony. Jestem pewien, że to nie był ostatni raz. Bardzo, bardzo barwna postać. Napisał też do spółki ze mną dwa inne teksty. Jeden tekst napisał Olek Murzanek. To jest postać może w szerokim świecie niezbyt rozpoznawalna, ale człowiek, który w Szczecinie i Goleniowie jest bardzo, bardzo znany. Też masz umiejętność łączenia różnych ludzi i wiesz, talentów. To się dzieje zawsze jakimś dziełem przypadku, wiesz. Zależało mi i zawsze zależy mi na tym, żeby płyta nie była do końca tak bardzo jednorodna. Jednak gdzieś oprócz tej sfery muzycznej też tekstowo, żeby było to zawsze coś różnorodnego. Zawsze towarzyszy temu i poprzedza dość długa rozmowa, o czym chciałbym ten tekst,
momencie, kiedy jest to ktoś, kogo nie znam, to musimy w ogóle się poznać, wiesz, to jest taka to kolejność. Rzadko nawet piszesz dla syna też tekst, znaczy jeden gdzieś tam jest poświęcony. Jest poświęcony, synu. Tak, mojemu synowi, ale stwierdził, żeby wiesz, że no, pytam się, jak ci się synku podoba piosenka, no tak, no, to super, no, ale wiesz, następnym razem to weź nagraj piosenkę o tym, że ja dobrze gram w piłę. No. No, jest już zamówienie. Jest zamówienie, jest wezwanie i jest koncert. 17 października zapraszamy. Mam nadzieję, że nam pozwolą na to spotkanie. Już się cieszę i trzymamy kciuki. I oby więcej. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Cieszynie. Piotr Kowalski był naszym gościem. Dziękuję. Hej.